Tematem tej części prezentacji będzie kompilacja biblioteki do komunikacji ze sterownikami Siemensa na środowisko Android. Zapraszam. Odpalmy program GitHub w celu pobrania źródeł biblioteki. Odparamy konsolę i wpiszemy git clone i link do źródła biblioteki, a także po slashu katalog gdzie, bibliot gdzie ta biblioteka ma się pobrać. Będzie to dysk D, katalog git. Pelce, Enter. Źródła biblioteki się pobierają. Następnie, przy pomocy tegoż samego polecenia, pobierzmy e, źródła programu testowego. Pomyłka. d, Test program. Enter. Źródła programu testowego zostały pobrane z GitHuba. Oczywiście jest możliwość pobrania również przy pomocy opcji download za pomocą przeglądarki internetowej. Odpalamy Qt Creator, otwórz projekt. A następnie przechodzimy do folderu, gdzie przy pomocy GitHuba pobraliśmy źródła biblioteki. Będzie to dysk D, folder Git i PyQtLib. Otwieramy projekt. Tutaj w, możemy zaznaczyć na jakie systemy chcemy tą bibliotekę zbudować. Wybór pada na dwa czyli desktop i Android V7A. Kompilacja na Android, ze względu na to, że Google ciągle zmienia coś w API, a także w UNDK i SDK, czasami bywa dość uciążliwa, no ale jest to możliwe, co też tutaj prezentuje. Wybieramy teraz wersję Relays. I klikamy przycisk Buduj. Przy pomocy młotka budujemy bibliotekę. Podobnie jak w przypadku Raspberry Pi, tutaj również będzie. Zbudowany plik z rozszerzeniem A, o właśnie się zbudował. PLC Qt lib A w katalogu Bult, Android, User Lib. I tu jest skompilowana biblioteka. Kopiujemy ją do folderu Lib, i pod folderu Android. Wklej ponieważ nie ma tutaj jeszcze w tej grupie folderów pliku nagłówkowego biblioteki skopiujmy plcqtlibh do tego folderu. Następnie spróbujmy otworzyć i skompilować program testowy. W tym celu wchodzimy na dysk D, katalog git, Test program, otwieramy plik projektu. Również tutaj wybieramy dwie wersje: na komputer oraz na system z Androidem. Wersje, oczywiście, Relays. Należy przełączyć, czyli wersje produkcyjne. Wersje debug od wersji Relays różnią się tym, że wersje Relays zajmują mniej miejsca. Są po prostu lżejsze. A raz klikamy ikonkę budowania. Jak wspomniałem, kompilacja na system Android, a także może sprawiać cały czas problemy ze względu na to, iż Google dość często zmienia swoje NDK. Jest dk. E, taką, powiedzmy, przyczyną może być nawet zmiana kompilatora, którego do niedawna dokonało Google i nie wspiera już gcc, natomiast wspiera silanga. Tutaj, jak widzimy, wyrzucił błąd. Jest to również związane z bugiem w ndk Google. Należy zmienić parametry na starsze środowisko. Dokonuje się tego w pliku. Tutaj w tej zakładce możemy wybrać na jaką wersję Androida chcemy budować, Android, 20, Android 27, jest to API akurat mojego telefonu Nexus 5X, jest to po prostu Android 8. Teraz przejdźmy do katalogu Bullet i zmieńmy wersję narzędzi, którą użyje Qt Creator do budowania. Ponieważ wersja 29.0.0 po prostu posiada błęda, powoduje wykrzaczanie się kompilacji. Tutaj 27 to jest wersja Androida, na który budujemy i wersja narzędzi 2803. Aktualnie niezbugowana. Teraz jak klikniemy ikonkę młotka, kompilacja powinna zakończyć się powodzeniem i zbudowanie paczki dla Androida. Kompilacja zakończyła się powodzeniem, następnie zieloną strzałką możemy uruchomić. Tutaj pojawił się telefon podłączony do USB. Jest to mój telefon Nexus 5X z Androidem 8. Trwa instalacja oprogramowania, skompilowanego oprogramowania na telefonie z Androidem. Po zainstalowaniu aplikacja od razu się uruchomiła na telefonie i w ten oto sposób mogę sobie już zacząć poklikać. Otwórzmy blok DB1 i dla testów na moim telefonie, a jeszcze w tym momencie sterownik jest w stopie, przejdźmy do symulatora, gdyż to na symulatorze try... testuje to oto środowisko. Odpalmy sterownik w tryb run i poklikam sobie w telefonie pierwszym bitem u góry TRUE FALSE TRUE FALSE. A następnie próbuję pozmieniać trochę wartości bitowych 1e e na samym dole ekranu. Dziękuję wszystkim za uwagę. Zapraszam do kolejnej części kursu, która to część będzie poświęcona uruchomieniu tejże aplikacji na, na system Windows.